W poprzednim wideo na temat środkowych w trójkącie i środka ciężkości trójkąta udowodniliśmy, że środek geometryczny trójkąta leży w 2 trzecich długości środkowej, licząc albo raczej mierząc od wierzchołka w stronę środka przeciwległego boku. W dowodzie wykorzystaliśmy dwuwymiarowy trójkąt czyli figurę płaską, ale zrobiliśmy to w przestrzeni trójwymiarowej. Każdy wierzchołek miał trzy współrzędne: x, y i z. Zrobiliśmy tak, bo mnie się wydaje, że wtedy obliczenia są prostsze, ale potem okazało się, że są osoby zainteresowane takim samym dowodem, ale przeprowadzonym na płaszczyźnie, czyli tylko w dwóch wymiarach. W sumie dlaczego nie? To jest dowolny trójkąt, żeby było prościej, narysowałem go tak, żeby jeden z boków leżał na osi x. Tak myślę, że to nam uprości trochę całą sprawę. Żeby było jeszcze prościej, narysujmy układ współrzędnych tak, żeby ten górny wierzchołek, a zatem i wysokość trójkąta leżały na osi y. A to będzie oś x. Powiedzieliśmy, że jest to dowolny trójkąt. Niech w takim razie ta odległość wynosi a. Wtedy współrzędne tego wierzchołka będą wynosić a0, to jest odległość a. Niech ta odległość wynosi b, czyli to będzie punkt o współrzędnych minus b, 0, i trzeci wierzchołek niech leży w odległości c od podstawy czyli jego współrzędne to 0 c. Dowolny trójkąt. Możemy w ten sposób przedstawić naprawdę każdy trójkąt. Zastanówmy się teraz nad jego środkowymi i jego środkiem ciężkości. Narysujmy tylko dwie środkowe, bo wiemy, że trzecia środkowa również przetnie się z pozostałymi w tym samym punkcie, w środku ciężkości. Tu jest środek boku, tego boku. Zapiszmy jego współrzędne. Punkt leży w środku odległości pomiędzy tymi dwoma wierzchołkami. Współrzędne będą średnią odpowiednich współrzędnych wierzchołków. 0 plus a przez 2 to będzie a drugich. C plus 0 przez 2, czyli c drugich. Zróbmy to samo na tym boku. Jego środek minus b plus 0 podzielone przez 2 to minus b drugich i 0 plus c podzielone przez 2, czyli c drugich. Jeżeli znamy już wszystkie współrzędne wierzchołków i współrzędne środków boków, przynajmniej tych dwóch, to możemy wyznaczyć równania prostych, na których leżą środkowe. Czyli możemy wyznaczyć równanie tej prostej. I równanie drugiej prostej, na której leżą te dwa punkty. Potem znajdziemy współrzędne punktu przecięcia tych dwóch prostych i będą to współrzędne środka ciężkości trójkąta, bo punkt przecięcia się środkowych to środek ciężkości trójkąta. Moglibyśmy uwzględnić również tę trzecią środkową, ale jest to zbędne, bo naprzednie pozostałe dwie w tym samym punkcie. Jakie będzie równanie tej prostej? Współczynnik kierunkowy będzie się równał Różnica albo zmiana w kierunku y, czyli c przez 2, odjąć 0, czyli c przez 2, podzielone przez zmianę albo różnicę w kierunku x, czyli a przez 2, odjąć minus b, co się równa plus b i od razu wspólny mianownik plus 2b przez 2. Odjęliśmy minus b, co jest jednoznaczne z dodaniem b, a dodanie b to to samo co dodanie dwóch b podzielonych przez 2. Zrobiłem to po to, żeby tu był wspólny mianownik. Moglibyśmy zatem dodać te dwie liczby, ale możemy też pomnożyć zarówno licznik, jak i mianownik razy 2. Otrzymamy wtedy C podzielone przez A plus 2B. Taki jest współczynnik kierunkowy tej prostej. Korzystając teraz ze znajomości współrzędnych punktu leżącego na tej prostej, na przykład tego punktu, możemy wyznaczyć równanie tej prostej, czyli y odjąć 0 równa się x. Odjąć minus b, czyli x plus b, razy współczynnik kierunkowy, czyli razy c podzielone przez a plus 2b. Oczywiście można to uprościć, bo y odjąć 0 równa się y, czyli y równa się całe to wyrażenie. Czyli tak wygląda równanie prostej, na której leży ta środkowa. Zróbmy to samo dla tej środkowej. Wyznaczmy równanie prostej, na której ona leży. Jej współczynnik kierunkowy to zmiana albo różnica w kierunku y w stosunku do zmiany w kierunku x. Różnica współrzędnych y to c przez 2 odjąć 0. Współczynnik kierunkowy m równy jest c przez 2 podzielone przez minus b przez 2 odjąć a, albo inaczej odjąć 2a podzielone przez 2. To to samo co minus a. I zrobimy to samo. Pomnożymy licznik i mianownik razy 2. Otrzymamy c przez minus b minus 2a, czyli równanie prostej zawierającej drugą środkową, t środkową. Możemy wykorzystać współrzędne tego punktu, przez niego przychodzi prosta. Jeszcze raz skorzystamy ze wzoru na równanie prostej o znanym współczynniku kierunkowym, przechodzącej przez dany punkt. Czyli będziemy mieli y minus 0 równa się x odjąć a razy współczynnik kierunkowy, czyli razy c podzielone przez minus b minus 2a. No i mamy dwa równania prostych, dla dwóch środkowych. I wiedząc. Jakie to proste, możemy znaleźć punkt ich przecięcia, który jest środkiem ciężkości trójkąta. Mamy obydwa równania z y po lewej stronie. y minus 0 to to samo co y. Tutaj też, czyli możemy przyrównać tę prawą stronę do tej prawej strony, bo obydwie są równe y. x plus b razy c przez a plus 2b równa się x minus a razy c przez Minus b, minus 2a. Obydwie strony możemy podzielić przez c. Możemy założyć, że c nie jest zerem, bo inaczej trójkąt by nie istniał, gdyby jego wysokość wynosiła 0, albo byłby odcinkiem. Dzielimy obydwie strony przez c. Pomnóżmy teraz na krzyż, czyli x plus b razy ten mianownik i to będzie równe a plus 2b razy ten licznik. I od razu skorzystamy z rozdzielności, czyli x razy cały ten mianownik, x razy minus b, minus 2a dodać b razy ten sam mianownik, czyli minus b kwadrat minus 2ab, czyli mamy pomnożone to razy to i to będzie równe to razy to, czyli x razy ten mianownik, x razy a plus 2b minus a razy ten sam mianownik, czyli minus a kwadrat minus 2ab. Uprośćmy, mamy minus 2ab po obydwu stronach, możemy odjąć, Odejmijmy to wyrażenie od obydwu stron, minus x razy a plus 2b, z lewej też odejmiemy, ale trochę od razu uproszczę, przed nawiasem będzie x i pomnożę wnętrze nawiasu razy minus 1, czyli minus a minus 2b. I dodamy b kwadrat do obydwu stron, plus b kwadrat i tu plus b kwadrat, wszystkie wyrażenia z x znajdą się po lewej stronie, a wszystkie stałe po prawej. I otrzymamy współczynnik przy x wyniesie minus b minus 2b, czyli minus 3b. Minus 2a minus a to się równa minus 3a. I to razy x równa się. To się skróci, i to też się skróci. Równa się b kwadrat minus a kwadrat. Zobaczmy, co jeszcze można zrobić. To wygląda podejrzanie. Podejrzanie w sensie pozytywnym wygląda, jakby dało się to rozwiązać. Możemy wyciągnąć przed nawias minus 3. To będzie minus 3 razy b plus a razy x. To się równa, a prawa strona to to samo co b plus a razy b minus a. Możemy teraz obydwie strony podzielić przez b plus a. Tu się skróci i tu się skróci i mamy minus 3x równa się b minus a. Podzielmy obydwie strony przez minus 3. Otrzymamy x równa się b minus a przez minus 3. Czyli a minus b przez 3. No i otrzymaliśmy współrzędną x środka ciężkości. a minus b przez 3. Wyznaczmy teraz współrzędną y. Podstawmy w tym celu to, co otrzymaliśmy do jednego z poprzednich równań, na przykład do tego, do równania tej szarej środkowej. Mamy y równa się x minus a razy c. x obliczyliśmy, że wynosi tyle, czyli a minus b przez 3 minus a. Ale zamiast a możemy odjąć minus 3a podzielone przez 3. To to samo a, co tutaj. Pomnożyliśmy i podzieliliśmy przez 3. I to wszystko razy c podzielone przez minus b minus 2a. Równa się w liczniku mamy minus b a minus 3a to minus 2a, czyli cała ta góra to minus b minus 2a. I jeżeli 1 trzecią wyciągniemy przed nawias, to będzie razy c trzecich. I to wszystko podzielone przez minus b minus 2a, czyli to się skróci z tym, czyli współrzędna y wynosi c przez 3. Druga współrzędna środka ciężkości to c przez 3. Moglibyśmy teraz skorzystać ze wzoru na odległość punktów, których współrzędne znamy. Zachęcam Was, żebyście zrobili to sami, ale można też zrobić to inaczej. Wiemy, że współrzędna y środka ciężkości wynosi c przez 3. Tutaj jest c trzecich. Pamiętajmy, że mamy udowodnić, że ten punkt leży w odległości 2 trzecich długości środkowej od wierzchołka. Tu mamy środkową, tu jest środek podstawy. Ten punkt dzieli środkową w stosunku 2 do 1, albo ta długość jest dwa razy większa od tej długości. Ten odcinek to 2 trzecie długości środkowej. Żeby to udowodnić, wykorzystamy trójkąty podobne. Ta wysokość całego trójkąta ma długość C. Ten odcinek. Ma długość C przez 3 albo 1 trzecia C. Czyli wiemy, że ta długość to 2 trzecie C. No i w takim razie możemy skorzystać z własności trójkątów podobnych. Oznaczmy długość środkowej jako L. Tę długość oznaczmy jako D. No i chcemy udowodnić, że D w stosunku do L wynosi 2 trzecie. Zaznaczmy sobie ten trójkąt na niebiesko i większy trójkąt, którego dwa boki leżą na tych samych prostych. Obydwa trójkąty mają ten sam wierzchołek i ten sam kąt przy wierzchołku. Obydwa mają też kąt prosty. Jeżeli mają dwa kąty takie same, to ich trzecie kąty również muszą być takie same. Mają te same miary, są przystające. To są zdecydowanie trójkąty podobne. Jeżeli tak, to stosunki ich odpowiednich boków są równe, czyli ten pionowy bok mniejszego trójkąta, jego długość 2 trzecie C w stosunku do długości pionowego boku większego trójkąta, czyli C, jest równe długość przeciwprostokątnej mniejszego trójkąta, czyli D, w stosunku do długości przeciwprostokątnej większego trójkąta, czyli L. Tutaj oczywiście C się skróci, no i D do L... To 2 trzecie, czyli długość tego odcinka w stosunku do długości środkowej, to 2 trzecie. Albo inaczej, odległość środka ciężkości trójkąta od wierzchołka to 2 trzecie długości środkowej zawierającej ten wierzchołek. Tak wygląda dowód przeprowadzony na płaszczyźnie w dwóch wymiarach. Dowód twierdzenia, że środek ciężkości trójkąta leży dwa razy dalej od wierzchołka niż od środka przeciwległego boku. Mam nadzieję, że Wam się podobało.